Setki zgonów w kilka dni. Hiszpania liczy ofiary upałów. Hiszpania liczy ofiary upału. Tragiczne statystyki mówią o 679 zgonach. Po krótkiej przerwie do Hiszpanii powróciła fala ekstremalnych upałów. W środę, w Andaluzji na południu kraju temperatura ma wynieść około 40 stopni Celsjusza, w Kordobie nawet 42 stopni Celsjusza. W niemal połowie kraju obowiązuje alert pogodowy. Wskutek upałów przez 8 dni zmarło 679 osób. W pięciu południowych prowincjach kraju obowiązuje pomarańczowy alert ostrzegający przed temperaturami powyżej 40 stopni Celsjusza. W kolejnych 19 z ogółem 50 hiszpańskich prowincji wprowadzono alert żółty, ostrzegający przed temperaturą od 36 do 39 stopni Celsjusza. Wskutek upałów przez 8 dni zmarło 679 osób. Fala gorąca i fala ognia upały przyczyniły się do licznych pożarów w całym kraju. Do tej pory ogień strawił co najmniej 60 tysięcy. Ha i wiłąk w tym 20 tysięcy. Ha w Galicji na północnym zachodzie kraju oraz ponad 20 tysięcy. W Kastylii i Leonie na północy, poinformował rząd w Madrycie, powołując się na wstępne dane. W poniedziałek nowy pożar wybuchł w rejonie miejscowości Ateca w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii, w którym do tej pory spłonęło 5600 ha i łąk. Ewakuowano mieszkańców pięciu gmin, w tym dom spokojnej starości. Z powodu szalejącego żywiołu wstrzymano ruch na autostradzie A2 łączącej Madryt z Barceloną. Nie kursują również pociągi regionalne między Madrytem a Saragossą. Wiatry o sile powyżej 50 km na godzinę. Przeniosły ogień w kierunku miejscowości Moros, której mieszkańców ewakuowano. Regionalne władze zwróciły się o pomoc w walce z pożarem do wojskowej jednostki ratunkowej.